Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj nietypowy materiał, gdyż nagrałem oddzielnie swój głos i wszystko będzie w formie opowiadania. Chciałem po prostu zrobić coś innego niż zwykle. Weekend zapowiadał się wspaniale, dlatego postanowiłem wybrać się w dwudniową wyprawę rowerową z Góry Kalwarii do Kazimierza Dolnego. Podczas tej podróży chciałem dobrze sprawdzić nowy ekwipunek, a mianowicie sakwy, namiot, uchwyt na telefon i wiele innych drobnych przedmiotów. Wystartowałem z małej miejscowości pod Górą Kalwarią i zmierzałem w kierunku Warki, po drodze mijając wiele sadów. Gdy już dotarłem do Warki, spotkałem wielu zawodników tegorocznej edycji Mazowiecki Gravel. Z kilkoma udało mi się nawet porozmawiać. Podjechałem jeszcze do Muzeum Kazimierza Pułaskiego i pojechałem dalej. Po drodze mijałem wiele przystanków, gdzie mogłem chociaż na chwilę się schronić przed słońcem i coś zjeść. Weekend był bardzo gorący. Lasy odpadały, bo było pełno muszek i komarów. Dlatego ile to możliwe starałem się odpoczywać w cieniu, jeść i nawadniać. Następnie dotarłem do Kozienic, gdzie odwiedziłem pałac Stanisława Augusta Poniatowskiego i chwilę tam odpocząłem spoglądając na pobliską fontannę. Był to już 65. kilometr trasy, tak więc trochę więcej niż połowa. Mimo bagażu na rowerze czułem się dobrze i bez przeszkód mogłem kontynuować jazdę. W zasadzie od Kazimierza Dolnego dzieliła mnie tylko już Wisła, przez którą przedostałem się promem. Jak na weekend przystało, ludzi było pełno, dlatego lepiej podróżować na tygodniu do bardziej popularnych miejsc, takich jak to. Szczerze powiedziawszy, bardziej mnie interesowała sama wyprawa, jej klimat, obóz, niż jej cel, czyli Kazimierz Dolny. Miałem go zwiedzać z samego rana, ale wyszło inaczej. O tym później. Gdy już wjechałem do Kazimierza, przeszedłem się tylko chwilę po okolicznych uliczkach. Uzupełniłem zapasy i ruszyłem do miejsca, gdzie miałem rozbić namiot. Był to kemping nad samą Wisłą. Ludzi bardzo mało, zaledwie kilka camperwanów i właściciele bardzo mili. Gorąco polecam. Znalazłem fajne odludne miejsce, gdzie będę miał spokój i nikt mi nie będzie przeszkadzał. Wziąłem się powoli za rozbijanie namiotu, jak i rozpakowywanie całego ekwipunku. Minus tego terenu był taki, że pod kilkunastocentymetrową warstwą ziemi były kamienie. Dlatego ciężko było śledzie wbić. A teraz zapraszam Was na timelapsa. Po rozłożeniu namiotu zabrałem się za jedzenie. Byłem mega głodny, gdyż przez cały dzień praktycznie nic nie jadłem ciepłego. Kupiłem na wypróbowanie makaron bolognese z mięsem i był to strzał w dziesiątkę. Szybko się to robi i świetnie smakuje. Nie mogło również zabraknąć piwerka po ciężkich trudach dnia. Tego dnia wyszło 114 km. Chwilę jeszcze posiedziałem przy zachodzie słońca i poszedłem spać. Dzień dobry. Ale gorąco się zrobiło. Noc była ciężka, gdyż ciągle mnie budziły żaby i ptactwo wodne. No, ja już właśnie wstałem. Jakoś nie mogę w nocy spać. Co chwilę słyszałem żaby. Nie było nawet minuty, żeby przestały. Kolejna rzecz, namiot słabo dał sobie radę z rosą. Już jak zmierzch zapadł, to był mokry z obu stron, a w nocy pojawiły się krople na ściankach od wewnętrznej strony. Nie wiem, czy to zjawisko kondensacji, czy tak po prostu przemakał.
Na kolejny dzień plan był taki, by zwiedzić dobrze Kazimierz Dolny. Niestety tak się nie stało, z dwóch powodów. Po pierwsze, uświadomiłem sobie, że przede mną jeszcze 126 kilometrów. Żeby zdążyć przed zmierzchem, musiałem wyruszyć już. Po drugie, zwiedzanie Kazimierza z załadowanym rowerem nie byłoby komfortowe. Dlatego odpuściłem i pojechałem w drogę powrotną. Kiedyś tu jeszcze wrócę. Oczywiście po śniadanku i kawusi, której nie mogło zabraknąć. Tego dnia byłem w gorszej dyspozycji, mimo tego, że jadłem regularnie. Nawadniałem się i odpoczywałem na trasie. Wypiłem jakieś 4 litry wody, dwa małe soki pomidorowe, monsterka i małą puszkę coli. Trasa przebiegała wschodnią stroną Wisły przez Puławy, Dęblin, Maciejowice, Wilgę, Górę Kalwarię. Z ciekawszych miejsc po tej stronie był Pałac Czartoryskich. Na miejscu przywitało mnie statko Pawi. Jeden się wyróżniał, dlatego zwrócił moją uwagę. Chwila odpoczynku i ruszyłem dalej. Tego dnia znacznie mniej nagrywałem. Jakoś nie miałem chęci. Dzięki za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawicie jakiś komentarz. Na razie.